Bardzo nas to cieszy. Dzień Dlatego dobry. dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. To jest bardzo istotne na webinarach online'owych. Czy wszystko jest widoczne, czy wszystko jest słyszalne? Super, cześć, witamy Was serdecznie. Widać, słychać i to nas bardzo cieszy. Dajcie znać też, z jakich organizacji jesteście, kto dzisiaj się z nami połączył. My. I ja i Marta jesteśmy z Fundacji Fani Mani i mamy tą przyjemność podzielić się, tutaj Marta, podzielić się tą informacją, wiedzą o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. UEPiK w praktyce, zaraz zobaczymy, z czym to się je. Dzień dobry Państwu, za chwilę zaczynamy. Proszę tylko o potwierdzenie, że dobrze widać prezentację. Dokładnie, a ja klikam już również transmisję na Facebooku. Webinar również jest, poinformuję, nagrywany, więc otrzymacie to nagranie również, żeby też można było wrócić z informacjami ważnymi, więc spokojnie, webinar też nagrywany jest, a na Facebooku już transmisję klikam, rozpocznij nadawanie na żywo, aby również Facebookowicze widzieli, co tu się fajnego, dobrego dzieje. Marto, Dobrze. ja już jestem ze wszystkim ready, więc oddaję Tobie głos. Proszę bardzo. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy webinarium z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Na dzisiejszym spotkaniu, przepraszam Państwa, mam dwa ekrany i chyba bardziej się skupię na jednym z nich. Będzie widać trochę profil, jak na hieroglifach egipskich. Przepraszam, ale będzie mi łatwiej Państwu tłumaczyć, bo mam dużo, dużo przykładów. Więc dzisiaj omówię, jak organizacja może wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Powiem Państwu, jak to formalnie zgłosić do Urzędu Skarbowego. Przedstawię zasady wypełniania formularzy w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jest taki zestaw czterech formularzy, taki zestaw, bym powiedziała, obowiązkowy, który obowiązuje każdą organizację, która chce prowadzić uproszczoną ewidencję. Omówię tak bardziej kierunkowo pod kątem organizacji pozarządowych koszty uzyskania przychodów i niepodatkowe koszty uzyskania przychodów. Po co w ogóle będę o tym mówiła? Będę mówiła o tym dlatego, że trzeba będzie wykazać rodzaj kosztów w jednym z obowiązkowych formularzy. Tutaj wiedza, w jaki sposób to określać, jest kluczowa. Na koniec opowiem przejście z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na pełną księgowość. Kiedy się dzieje, w jakich przypadkach i jak to zrobić dobrze. Jeżeli chodzi o uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, to tak naprawdę dotyczą nas dwa akty prawne, czyli ustawa o pożytku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak naprawdę tylko artykuł 10a, gdzie są zapisane informacje o tym, kto może prowadzić, jak zgłosić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i gdzie należy ją zgłosić. I drugi akt prawny, bardzo ważny, to są zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Tak naprawdę w tym rozporządzeniu, które jest podlinkowane poniżej, są wykazane cztery formularze i w jaki sposób należy je wypełnić. Ja Państwu to wszystko pokażę, będą przykłady. Na razie tylko zaznaczam, że jeżeli w przyszłości będziecie Państwo szukali jakichś podstaw prawnych, to głównie tutaj. I teraz tak, zgodnie z artykułem 10.1a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kto może prowadzić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo ta ewidencja w założeniu jest uproszczona, ale nie dotyczy wszystkich NGO-sów. Taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, no, bo działalność gospodarcza to pełna księgowość, to jest jakby samo przez się rozumiane. Nie mogą również prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacje OPP, dlatego że organizacje OPP muszą prowadzić działalność gospodarczą po prostu. Więc to tak naprawdę może. No, organizacje, które planują, myślą o tym, żeby prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacje mogą osiągać przychody
również z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych. W jakim przypadku? Załóżmy, że fundacja otrzymuje w zapisie jakąś nieruchomość i postanawia część z tych lokali dzierżawić. Otrzymała ją w zapisie, nie stanowi ona przychód danej organizacji, po prostu czerpie z niej pożytki i taka forma przychodów jest jak najbardziej dopuszczalna w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Organizacja, która wybrała uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, może również osiągać przychody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na rachunkach spółdzielczych, a także z odsetek od lokat. Tak sobie myślę, że bardziej tu chyba tak powszechne będą jakieś odsetki od środków pieniężnych, których mamy na rachunkach bankowych, bo często jest tak, że posiadamy rachunki bankowe oprocentowane, więc co miesiąc jakieś środki nam tutaj przychodzą, albo możemy na przykład skorzystać, jeżeli mamy dość duży zasób gotówki na rachunku bankowych, na przykład z jakiejś lokaty overnight. I to jest jak najbardziej ok, takie przychody mogą osiągać organizacje, które wybrały uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Jakby organizacje, które rozpoczynają swoją działalność i wybierają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, nie mogą w danym roku podatkowym osiągnąć przychodów powyżej 100 tysięcy. Osiągnięcie przychodów powyżej 100 tysięcy jest równoznaczne z tym, że no nie można prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Tu jest jeszcze w artykule 10, a jest taki zapis 5, że oczywiście tych powyższych informacji, o których tej kwoty 100 tysięcy złotych nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność, bo to jest jakby rozumiane, ale do czego dążę, że organizacja, która już ma wybraną uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęła przychodów powyżej 100 tysięcy, no to analogicznie w kolejnym roku podatkowym również może prowadzić taką działalność uproszczoną. Więc jak zgłosić taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów do Urzędu Skarbowego? Tak naprawdę nie ma żadnych formularzy, które takich wzorcowych, które należy pobrać, wypełnić i wysłać i temat z głowy. Jak to wygląda w praktyce i też zgodnie z przepisami prawa, jeżeli tworzymy organizację, zdecydowaliśmy się na wybór uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, to mamy 30 dni na to, żeby 30 dni od daty zarejestrowania organizacji w organie rejestrowym, 30 dni na to, żeby zgłosić taką informację, takie oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Jak to wygląda? Pisze się takie pismo przewodnie, w którym się informuje, że nasz rok podatkowy jest taki i taki, wybieramy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i do pisma przewodniego załączamy uchwałę, w której organ stanowiący wybiera, w którym organ stanowiący w formie uchwały wybiera taką uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. I taką informację wysyłamy do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Zwracam uwagę na rok podatkowy, bo zazwyczajowo rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, ale może zdarzyć się tak, że powołamy do życia organizację, która powiedzmy, tak na szybko wymyślam, jest związana z jakimś rokiem szkolnym. No i rok szkolny zaczyna się 1 września, kończy się w czerwcu i to może być też rok podatkowy danej organizacji, więc tutaj 30 dni jakby liczymy od początku i od początku 1 września. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jakby nie jest zawarta w tych aktach prawnych, o których mówiłam, odnośnie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jeżeli wybierzemy jakąś biuro rachunkowe, które będzie prowadziło nam uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo na przykład z jakichś różnych przyczyn nie chcemy robić tego sami, to również w tym momencie, w którym zawiadomamy naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że wybraliśmy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, również należy powiadomić o tym, że biuro XYZ będzie prowadziło naszą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i właśnie w tym biurze będą się znajdowały nasze dokumenty związane z prowadzoną działalnością. Jeszcze ważna rzecz,
Proszę pamiętać o terminach, bo jeżeli zdecydujecie się Państwo na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jesteście nowym podmiotem, to macie Państwo 30 dni na to, żeby to zgłosić. Jak Państwo przekroczycie ten termin, to jest to równoznaczne z tym, że prowadzicie Państwo księgowość według zasad ustawy o rachunkowości, więc jakby pełną. I tutaj nie ma odwrotu, jakieś tam czynne żale mogą być nieskuteczne. Jeszcze jedna ważna rzecz, jak będziecie Państwo zakładać organizację albo prowadzicie Państwo organizację, macie Państwo działalność odpłatną, to warto też się zastanowić, czy nas dotyczy VAT. O czym tu mówię? Z założenia, jakby w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jesteśmy zwolnieni podmiotowo, ponieważ VAT-owcem się staje, jeżeli ma się przychody powyżej 200 tysięcy, to jest jakby powszechnie wiadome. Natomiast są jeszcze coś takiego jak zwolnienia przedmiotowe, czyli rodzaj działalności, której prowadzimy. Jeżeli na przykład świadczymy w ramach odpłatnej działalności jakieś usługi szkoleniowe czy zdrowotne, to są to usługi zwolnione z VAT-u i tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli byśmy nagle wymyślili sobie, że chcemy stworzyć jakąś działalność odpłatną i będziemy świadczyć usługi prawne, to usługi prawne jakby od początku są zawsze owatowane. Tutaj trzeba zawsze doliczyć podatek do kwoty netto i rozliczać się z urzędem skarbowym z VAT-u. To też jakby zaznaczam na samym początku dla tych z Państwa, którzy myślą o tym, żeby prowadzić działalność uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i w niej odpłatną działalność pożytku publicznego, żeby też na takie rzeczy zwracać uwagę, bo tego jakby się tutaj w tych innych aktach prawnych o tym jakby nigdzie się na tego nie zaznacza. To są ważne tematy, bo potem może się okazać, że rzeczywiście to, co sobie wymyśliliśmy w ramach organizacji powoduje i w ramach uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów powoduje, że mamy taki duży nakład pracy, że ta uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest tak naprawdę tylko słowem uproszczona, a tak naprawdę mamy tej pracy dużo, dużo więcej niż byśmy się spodziewali i być może wtedy podjęlibyśmy inne decyzje. OK, wybraliśmy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zgłosiliśmy do Urzędu Skarbowego, powiadomiliśmy, że na przykład mamy biuro rachunkowe, jeżeli nie mamy, no to nie powiadomimy, jeżeli robimy sami, jesteśmy mega odważni, to jest naprawdę do ogarnięcia, to działamy sami. To dalej, co dalej musimy zrobić? Zgodnie z paragrafem 5, punktem 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jesteśmy zobowiązani prowadzić politykę prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, czyli coś takiego jak polityka rachunkowości w pełnej księgowości, ale to nie jest tak rozbudowane, ponieważ w rozporządzeniu są wytyczne. Że trzeba oznaczyć w tej polityce określenie roku podatkowego, trzeba opisać system przetwarzania danych w przypadku prowadzenia UEPiK w wersji elektronicznej oraz trzeba opisać, w jaki sposób będziecie Państwo chronili dane i dowody księgowe, dane, które zawierają dane osobowe, w tym dowody księgowe. Tu oczywiście, jeżeli pojawią się dane osobowe, mamy polityki RODO-w, to tutaj na razie w to nie chodzimy, ale to też, żebyście Państwo pamiętali, że to też jest jakiś obowiązek, który tutaj będzie się zazębiał z tą polityką prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Co ważne, ta polityka to jest akt wewnętrzny. Być może w przypadku jakiejś kontroli będziecie Państwo zapytani, macie Państwo taką politykę, nigdzie jej Państwo jakby nie wykazujecie, nie pokazujecie, nie zamieszczacie na stronie internetowej, to jest Państwa wewnętrzny dokument. Jakby tak patrząc przyszłościowo i na to, co się dzieje w organizacjach, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, warto założyć sobie z góry, że taka polityka prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów to jest dokument, który ma żyć i ma być modyfikowany, bo jeżeli macie Państwo, powiedzmy, środki trwałe i zamierzacie je w jakiś sposób amortyzować, to w tej polityce też powinno być to zapisane, bo takie są wymogi, żeby Urząd Skarbowy, jeżeli przyjdzie do Państwa na kontrolę, wiedział, na jakiej zasadzie amortyzujecie Państwo taki środek trwały, a na jakiej podstawie i dlaczego tak to robicie. I teraz tak, przechodzimy to, co jest do takiego działu, który jest najważniejszy w mojej ocenie w przypadku uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
A więc tabele, zestawienie, które jesteście Państwo zobowiązani wypełniać. Pierwsza taka ważna tabela to jest zestawienie przychodów i kosztów, które ta tabela, zasady jej wypełniania, jak ona ma wyglądać, jest opisana w załączniku numer 1 do rozporządzenia. Zestawienie przepływów finansowych jest również opisane w załączniku numer 2 do rozporządzenia. Państwu to pokażę, będą przykłady. Karta przychodów pracownika dla każdego pracownika oddzielnie. Uwaga, w przypadku, jeżeli takich pracowników zatrudniamy, jeżeli nie zatrudniamy, to ta karta przychodów pracownika po prostu nas nie obowiązuje. Czwarty, ostatni dokument, formularz, to jest wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością. Analogicznie, jeżeli nie macie Państwo środków trwałych, no to po prostu nie prowadzicie Państwo takiego formularza. Wzory takich formularzy, one są dostępne na stronie ngo.pl, bardzo fajnie są tam opracowane, można je sobie pobrać, nie trzeba ich tworzyć samemu. Co ważne, ja tylko teraz tak zaznaczę, bo o tym będziemy sobie dalej mówić, w tym rozporządzeniu nie ma żadnej informacji, że my jesteśmy zobowiązani prowadzić ewidencję operacji pieniężnych, czyli na przykład, że mamy posiadać, że tworzyć raporty gotówkowe, posiadanie kasy gotówkowej, czy wyciągów bankowych, że mamy w ten sposób, pytania będą na koniec. Poproszę, bo mi rozbije to jakby myśl, zacznę odpowiadać na pytania i tak zanotowałam sobie, Pani Julio, będziemy na końcu odpowiadać. Nie ma też żadnej informacji, że mamy w jakiś sposób ewidencjonować wyciągi bankowe, aczkolwiek wyciągi bankowe miesięczne należy pobierać i gdzieś je tutaj sobie magazynować, najlepiej ze wszystkimi dokumentami w segregatorze, ponieważ wyciąg bankowy to jest dowód księgowy. To ważne. Nie ma też żadnej informacji, w jaki sposób ewidencjonować zaliczki dla dostawców. To też czasami się pojawia, aczkolwiek bardzo rzadko. Także to są takie pewne operacje, które się mogą pojawić w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a tak naprawdę nie ma żadnego obowiązku wynikającego z rozporządzenia, że mamy tego ewidencjonować. I teraz tak, ten pierwszy formularz, zestawienie przychodów i kosztów, on wygląda w ten sposób i tutaj zgodnie z wytycznymi rozporządzenia musimy prowadzić, wypełniać tą tabelę zgodnie z, rzetelnie przede wszystkim w walucie polskiej i wprowadzać tu wyłącznie dowody księgowe, czyli faktury, rachunki, jakieś umowy. Jeżeli z umowy nie wynika, że ktoś nam musi wystawić rachunek albo fakturę, jest po prostu umowa, której Państwo sobie określacie, że w danym takim terminie płacicie Państwo za jakąś usługę, to tak naprawdę możecie Państwo wpisać numer umowy i to też jest OK. Po prostu pod każdy Państwa wydatek czy przychód musi być podkładka, że to się rzeczywiście u Państwa zadziało. I teraz spójrzmy proszę na zestawienie przychodów i kosztów. Tutaj u góry są dane do wypełnienia, więc nazwa podatnika, adres. Dla każdego miesiąca musimy stworzyć taką tabelę, więc u góry oznaczamy, jakiego miesiąca ta tabela dotyczy. Wpisujemy datę zdarzenia i operacji, więc datę, numer faktury, datę operacji, kiedy tu możemy wpisać datę operacji. Jeżeli zauważymy, że mamy na rachunku bankowym darowiznę, to wówczas wpisujemy datę operacji, na przykład dzisiaj otrzymaliśmy darowiznę, numer wyciągu bankowego, jaka darowizna, od kogo, w jakiej kwocie. I to są takie ważne dane do uzupełnienia. W opis zdarzenia, no jeżeli dostaniemy darowiznę, wpisujemy darowiznę. Jeżeli jest to opłata za jakąś, jest to jakiś koszt związany z odpłatną działalnością, to też wpisujemy na przykład działalność odpłatna, zakup czegoś tam, czegoś. Zazwyczaj w opisie zdarzenia wpisuje się to, co mamy na rachunku i na fakturze, żeby łatwo było to zlokalizować i powiązać. Każdemu dokumentu księgowemu, który otrzymujemy, czy tam faktura, paragon, inny dokument, nadajemy numer i w dokument księgowy jesteśmy zobowiązani ewidencjonować pod numerem i żeby on był ułożony chronologicznie, żeby w bardzo łatwy i prosty sposób można na przykład odszukać dokument numer 5 ze stycznia. I jak Państwo zauważyliście,
tabela zestawienia przychodów i kosztów zawiera dwa jakby działy, w które musimy wpisać przychody, które osiągamy z różnych źródeł i koszty. I teraz tak, w tabeli numer 7 wpisujemy przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, czyli wszelkie przychody, co tutaj wpisujemy? Wpisujemy tutaj darowizny, które otrzymujemy, dotacje otrzymane oraz składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń. To są takie najpopularniejsze przychody w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Przychody z działalności odpłatnej w ramach działalności pożytku publicznego wpisujemy w kolumnie numer 8 i tylko i wyłącznie tutaj. W kolumnie numer 9 wpisujemy pozostałe przychody, czyli to, co mówiłam na samym początku, jakie przychody mogą organizacje otrzymywać, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, a więc te odsetki od odsetki od środków pieniężnych, jakieś odsetki związane z lokatami i też przychody z najmu. To tutaj w tym, o, zresztą tu z gwiazdką sobie zaznaczyłam, że tutaj wpisujemy te przychody, które otrzymujemy. To jest bardzo ważne, żeby się nie pomylić, bo jeżeli się pomylimy i przychody z 9 wpiszemy w 8, tam gdzie jest działalność odpłatna i wyjdzie nam dochód, no to może być niefajnie, ponieważ w działalności odpłatnej nie możemy osiągać zysku, czyli przychody muszą się równać koszty, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i uważnym, jak wpisujemy przychody. To jest ta część tabeli, przychody. Tu myślę, że tutaj jest wszystko jasne i chyba nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, tutaj, jeżeli chodzi o koszty, to w kolumnie 11 wpisujemy wszystkie koszty uzyskania przychody, a w kolumnie 12 wszystkie tak zwane NKUPy. Co to jest? Więc koszty uzyskania przychodu to są wszystkie wydatki, które ponieśliśmy w ramach na przykład działalności odpłatnej, czyli wszystko co jest związane z przychodem, który otrzymaliśmy. Czyli jeżeli mamy jakąś działalność odpłatną i prowadzimy jakieś, nie wiem, wydarzenie, sprzedawaliśmy bilety, ale w ramach tej działalności odpłatnej wynajęliśmy salę, zapłaciliśmy jakiemuś artyście, to te koszty związane z danym wydarzeniem będą kosztami uzyskania przychodu. I tutaj myślę, że żaden koszt nie będzie budził wątpliwości. Ale jeżeli w ramach na przykład odpłatnej działalności pożytku publicznego, jeżeli w ramach działalności pożytku publicznego na przykład prowadzimy jakąś poradnię psychologiczną na przykład i zakupiliśmy, na przykład mieliśmy jakiś wydatek, który jest związany w ogóle, nie wiem, kompletnie z innym obszarem, na przykład kupiliśmy, nie wiem, poszliśmy na przykład do fryzjera, no to wiadomo, że to jest taki już absurdalny wydatek, który trudno powiązać z prowadzeniem działalności, z poradni psychologicznej. Generalnie jakby te NKUPy zawsze wyglądają groźnie. Jeżeli prowadzicie Państwo działalność odpłatną i na dobrą sprawę wydajecie Państwo środki, żeby pokryć przychody, bo musicie zawsze Państwo pamiętać, że w tej odpłatnej musicie Państwo wyjść na zero i one są naprawdę udokumentowane i związane z tym, co Państwo robicie w ramach działalności odpłatnej, to tutaj nie widzę zagrożenia. Każdy wydatek powinien być kosztem uzyskania przychodów. Ale są wyjątki, kiedy dany wydatek nie będzie nigdy kosztem uzyskania przychodu, będzie tak zwanym NKUP-em i wówczas piszemy go w tej kolumnie ostatniej, 11. Kiedy to będzie? To będą takie wszystkie koszty, za które zawiniliśmy, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, czyli spóźniliśmy się z czymś, musieliśmy zapłacić jakieś odsetki, odszkodowania. No to nasze prawo mówi, że nie, to takie wydatki zawsze będą NKUP-em. No i niestety będzie trzeba je wpisać w tej drugiej kolumnie w kosztowej. One zawsze będą NKUP-em, dlatego zawsze warto płacić wszystko w terminie, żeby potem nie mieć takich kosztów, które nie są podatkowe. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli Państwo jako organizacja pozarządowa nie macie zapisanego tego w statucie, że przekazujecie dalej darowizny, że możecie przekazywać darowizny, nie wiem, innym podmiotom czy podopiecznym, nieważne. I jeżeli nie macie Państwo tego zapisu, a postanowiliście w dobrej wierze przekazać darowiznę komuś,
no to niestety taka darowizna będzie NKUP-em. No to też uczulam. Co ważne, jeżeli dostaniecie Państwo dotację, to wszystkie wydatki, które ponosicie Państwo w ramach dotacji, zawsze będą NKUP-em. I tu się nie trzeba będzie zastanawiać w ogóle. Po prostu ostatnia tabela w tym zestawieniu i to trochę tak robimy bez jakichś głębszych przemyśleń. Proszę też pamiętać, że NKUP-em będą wydatki, które no będą jakby poza celami statutowymi. To jest to coś, o czym mówiłam. Jeszcze jedna ważna rzecz, to tak trochę z życia wzięte, że brak dowodu na wykonanie usług niematerialnych, brak tak zwanej podkładki, o czym mówię? Możecie Państwo zamówić jakieś usługi marketingowe i na przykład ktoś Państwu wystawi fakturę, wszystko fajnie, ale pod tą fakturę musicie Państwo mieć podkładkę, że dana czynność albo umowa, albo zamówienie, że dana czynność rzeczywiście miała miejsce, że Państwo zamówiliście określone usługi. To jest bardzo ważne, no bo to są tak zwane usługi niematerialne, one dotyczą też również doradztwa. No musicie Państwo udokumentować, że ta faktura nie jest tak zwana pusta, czy rachunek. Płatność gotówką powyżej 13 tysięcy. Tak trochę będę chodziła po różnych obszarach, z którymi się Państwo pewnie stykacie albo dziś słyszeliście. Jeżeli przydarzy nam się, że zapłacimy, jeżeli przydarzy nam się, że zapłacimy 15, powiedzmy jakąś kwotę powyżej 15 tysięcy komuś za coś, za na przykład wynajęcie, nie wiem, za jakiś turnus dla kogoś, no to taki wydatek nie będzie mógł być zaliczony do kupów tak zwanych, będzie musiał się pojawić w NKUP-ie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli otrzymujemy fakturę od kontrahenta i wiemy, że on jest podatnikiem VAT-u czynnego, czyli na przykład dostajemy jakąś fakturę na 1000 net, to widzimy, że jest 23% VAT i mamy do zapłacenia 1230 zł brutto. I płacimy to brutto 1230 zł. To zawsze, zanim Państwo zapłacicie taką fakturę, należy sprawdzić w wyszukiwarce, tam można sprawdzić po NIP-ie albo po numerze rachunku bankowego, albo po nazwie, czy numer rachunku bankowego jest wykazany, który podaje kontrahent do zapłaty, jest wykazany na białej liście. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest ok i rzeczywiście ten nasz wydatek w całości możemy zaliczyć do kupu. Jeżeli by się zdarzyło, że na przykład zapłacimy na rachunek, który nie jest wykazany na białej liście, to możemy się uratować wysyłając przy bardzo dużych kwotach, wysyłając do Urzędu Skarbowego zawiadomienie ZAW-NR, w którym oświadczamy, że zapłaciliśmy danemu kontrahentowi nie na ten rachunek, co powinniśmy. Jeżeli mamy takie zawiadomienie, to wówczas uratujemy ten wydatek i możemy go wrócić do kupu. Tutaj przepraszam najmocniej, ta informacja o tym zawiadomieniu powinna być troszeczkę niżej. I jeszcze jedna ważna rzecz, może się pojawić, ale nie musi, ja tylko zaznaczam, że może się zdarzyć, że dostaniecie Państwo fakturę, na której będzie informacja split payment, czyli trzeba zapłacić kontrahentowi przelewem podzielonym, czyli osobno netto, osobno VAT. Nawet, i to można wykonać nawet jeżeli się nie jest VAT-owcem i nie ma się rachunku VAT-owego. Natomiast jeżeli Państwo pomimo wskazania na fakturze nie opłacicie Państwo tą metodą, no to taki wydatek nie może być zaliczony do kupu. I teraz tak, żeby trochę poopowiadałam, jak wpisujemy koszty, gdzie i w jakiej pozycji należy wpisywać przychody, ale to jest takie opowiadanie. Teraz skupmy się na praktyce, jak to wygląda. Załóżmy, że mamy tylko w danej organizacji działalność odpłatną. Na razie nie mieszamy sobie, będzie dużo przykładów. Działalność odpłatną, to jeżeli mamy działalność odpłatną, to tutaj w kolumnie 8 wpisujemy wszelkie przychody, które mamy w ramach tej działalności. A w kolumnie 11 wpisujemy wszystkie koszty uzyskania tego przychodu, czyli to, co musieliśmy ponieść, żeby wyjść na zero. Nie wchodzimy tutaj na razie w N-kupy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że Państwo się spóźniacie, są jakieś kary i inne rzeczy związane z działalnością odpłatną. I tak należy w przypadku prowadzenia działalności odpłatnej uzupełniać ten formularz. I jedna ważna rzecz.
pilnujcie Państwo rzetelności. Tak trochę tutaj zrobiłam na być może pobudzenie i trochę zaznaczenie tematu, żeby sprawdzać, bo te pliki, które można sobie pobrać ze strony ANG są bardzo fajne, ale sprawdzajcie Państwo za każdym razem, jak to w Excelu, formuły, czy się wszystko szczytuje. Czekałam na to, aż ktoś mi napisze na czacie, że tutaj się źle zlicza, ale proszę zwrócić uwagę, nie przeciągnęliśmy formuły, źle się zliczyło, tak naprawdę przychody z działalności odpłatnej mamy 300 zł, a tu się zliczyło 1500 i to nam się będzie narastająco zliczało, bo dla każdego miesiąca musimy osobno na bieżąco prowadzić takie zestawienie przychodów i kosztów. Cały czas będę powtarzała, że odpłatna działalność nie może przynosić zysku, żebyście Państwo byli na to uczuleni, czyli musimy, przychody równają się kosztom, musimy wyjść na zero. Jeszcze jedna rzecz mi tutaj przyszła do głowy. Załóżmy, że w ramach działalności odpłatnej chcecie Państwo wypromować jakiś post, czyli kupujecie Państwo jakieś usługi od Facebooka. Dostajecie Państwo, powiedzmy, fakturę od Facebooka na 1000 zł. Nie jesteście Państwo VAT-owcem, bo nie musicie, bo nie macie, jesteście zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo. I teraz tak, zakupiliście taką usługę, zapłaciliście za nią 1000 zł, macie zejście z rachunku, no i co dalej? No, sprawa z Facebookiem, czy nawet z jakimiś usługami od Google jest taka, że tutaj w ten plik musicie Państwo doliczyć do faktury facebookowej VAT, czyli 23%, i tak naprawdę wpisać w koszt uzyskania przychodów kwotę 1230 zł, bo VAT, 23% VAT-u od kwoty 1000 zł netto to jest 230 zł. I co dalej? Czy na tym koniec? I te 230 zł trzeba wpłacić do Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją 9M. Łatwo zapamiętać tyle, ile trwa ciąża u kobiety, 9M. To bardzo ważne, bo bardzo dużo organizacji, mam wrażenie, że o tym nie wie, bo trudno powiedzieć, żeby o tym zapomnieć, po prostu o tym nie wie, że jest taki obowiązek. Na to uczulam, żebyście Państwo byli czujni, że jeżeli zakupujecie jakieś usługi gdzieś z zewnątrz, żeby pamiętać o tym podatku. Z zewnątrz oczywiście z podmiotów niekrajowych. I teraz tak. Drugi scenariusz, który się u nas może pojawić, to działalność nieodpłatna. Możemy w ramach uproszczonej ewidencji prowadzić odpłatną i nieodpłatną. Jak najbardziej. To mogą być dwie rzeczy. Na razie postanowiłam, że przygotowując tą prezentację, że będę Państwu pokazywała poszczególne kawałeczki, a potem sobie to wszystko razem złożymy. No i w działalności nieodpłatnej. Co w działalności nieodpłatnej? No w działalności nieodpłatnej możemy przyjmować darowizny. I tutaj w takim pliku przykładowym wypełniłam sobie, że dostaliśmy darowiznę 20 tysięcy i w związku z tym postanowiliśmy wydatkować tą darowiznę. I wydatki w ramach tej darowizny to są kupy, ale zdarzyło nam się, że na przykład zapłaciliśmy to, o czym mówiłam, gotówką za jakieś posiłki dla dzieci 15 200 gotówką. No już Państwo, jak właśnie słuchali, wiecie, czym to grozi. Mamy tutaj N kupy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby takie kwoty powyżej 15 tysięcy jednak robić przelewem. No ale jeżeli mamy dużo gotówki, ok, możemy ją wpłacić na rachunek bankowy i dalej uregulować takie zobowiązanie przelewem. Jeszcze jedna ważna rzecz. Możemy mieć również przychody w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, ewidencjonowane dotacje. Jak Państwu mówiłam, w rozporządzeniu nie ma wytycznych, jak macie Państwo ewidencjonować tą dotację. A często jest tak, że podmiot, który przyznaje Państwu dotację, ma jakieś swoje arkusze, które trzeba wypełnić. W tym zestawieniu przychodów i kosztów nie ma jakby żadnej tabeli, która jakby od notacji, jak mamy to wyodrębnić, nie ma jakiegoś zestawienia. Zawsze jest rekomendacja, żeby prowadzić tabelę pomocniczą, czyli osobno prowadzić tabelę związaną z dotacją, po to, żeby potem móc się z niej rozliczyć z danej dotacji, ale te środki, które Państwo otrzymujecie w ramach dotacji, musicie Państwo wpisać to w zestawienie przychodów i kosztów. To po prostu trzeba wpisać. Jak już Państwo pewnie słusznie zauważyli, jeżeli mamy działalność odpłatną i jeszcze do tego dotację, no to mamy jakby trzy różne obszary przychodów, które musimy wpisać i w danym miesiącu możemy nam naprawdę mieć różne kafelki, które należy jakoś ogarnąć. Jak to zrobić, zaraz wszystko powiem.
Tak jak wspomniałam, nie ma tabeli dedykowanej, musimy sobie radzić sami. Można sobie skorzystać z dobrych praktyk, które teraz przedstawię. Co ważne, wszystkie wydatki, które mamy w ramach dotacji, nawet jeżeli ona trwa miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące, dla każdego z tych miesięcy musimy wpisywać te wydatki, bo przychód tak naprawdę mamy raz w momencie, kiedy tą dotację dostajemy. Co ważne, jeżeli będziecie Państwo mieli te wydatki związane z dotacją, to one pewnie też będą jakoś ewidencjonowane zgodnie z wytycznymi podmiotu, który Państwu daje dotację. Może na przykład musicie Państwo wpisywać tak, tak, inaczej. Ale proszę zwrócić uwagę, że na tym dokumencie, czy powiedzmy fakturze związanej z dotacją, u góry i też trzeba będzie nanieść ten numer ewidencyjny z zestawienia przychodów i kosztów. Tam musi się to pojawić. To będzie tak trochę na bogato rozpisane, ale tak to musi wyglądać, bo jeżeli będziecie Państwo mieli jakąś kontrolę z podmiotu, który przyznał dotację, wiadomo, będą kontrolować coś innego, a jeżeli przyjdzie kontrola z Urzędu Skarbowego i będzie chciała sprawdzić ewidencję przychodów i kosztów, no to będą patrzeć, czy są te numery i czy ewidentnie są, każdy dokument księgowy jest odpowiednio ewidencjonowany. Tak tylko do zaznaczenia, dotacja przychody 100 tysięcy. Jeżeli mamy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i przydarzy nam się szczęśliwie jakaś dotacja w trakcie roku podatkowego, powiedzmy nawet ta dotacja 100 tysięcy, już wiemy, że na koniec roku podatkowego nasze przychody będą wyższe niż 100 tysięcy, może się tak zdarzyć, no to jest dla nas sygnał, że my w przyszłym roku musimy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego, że niestety, ale nie możemy prowadzić uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. I teraz tak, jak dotacja wygląda w tym zestawieniu przychodów i kosztów? Zaznaczam tutaj kolorami, gdzie należy wpisywać przychody. To jest sprawa bardzo prosta, bo w momencie, kiedy dostaniemy przelew, wpisujemy, że mamy te środki, wpisujemy to w kolumnę siódmą, a wszelkie wydatki, które mamy tutaj, związane z dotacją, po prostu wpisujemy w kolumnę dwunastą. I co do zasady, dotacja musi nam się rozliczyć co do zera, więc w którymś momencie będziemy widzieć, że te przychody są zrównane z kosztami, mamy dotację rozliczoną. No i teraz, jak to wygląda w praktyce, jeżeli musimy nałożyć na siebie trzy różne rodzaje przychodów i jeszcze do tego powiązać z nimi koszty? Bo Państwo zgodnie z rozporządzeniem jesteście zobowiązani uzupełniać to wszystko na bieżąco. Czyli proszę zwrócić uwagę, jednego dnia dostajemy darowiznę, drugiego dnia dotację, potem ponosimy i ewidencjonować to jeszcze zgodnie z datą zdarzenia lub operacji. I trochę nam się robi z gro z kapustą. To, co tutaj Państwu pokazałam, to jest jeden ze sposobów, jak nad tym panować. Czyli na przykład możecie sobie Państwo zaznaczyć, że dotacja jest na przykład na zielono, a nieodpłatna działalność powiedzmy darowizny w fundacji, możecie sobie Państwo oznaczyć na żółto. A jeszcze powiedzmy działalność odpłatną na pomarańczowo i też jakby wzrokowo to sobie segregować. Możecie też Państwo dołożyć sobie kolejną kolumnę, tak jakby obok pomocniczą, gdzie wpiszecie Państwo, że to jest działalność nieodpłatna, że to jest dotacja albo działalność odpłatna. Większe schody wydaje mi się, że pojawiają się w przypadku stowarzyszenia, bo w stowarzyszeniu możemy jeszcze składki członkowskie zbierać, prawda? No i przyjmować darowizny. I tutaj też musielibyśmy dodatkowo odrębnić kolejny obszar, jak sobie nad tym panować. Dlaczego nad tym panować? No żebyśmy wiedzieli, w którym momencie mamy rozliczoną dotację, mamy tabelę pomocniczą, bo pewnie będziemy musieli sobie dodatkowo gdzieś w drugiej tabeli tę dotację ewidencjonować, ale na przykład mamy składki członkowskie, no musimy wiedzieć, że przyjęliśmy w danym powiedzmy roku podatkowym 5 tysięcy składek członkowskich i musimy wiedzieć, ile z nich tych składek członkowskich już wydaliśmy, a ile nam zostało do wydania. Musimy też panować nad tym, jakie osiągamy przychody w odpłatne i jakie już mamy koszty. Może zdarzyć się tak, że mamy dość duże przychody w styczniu, bo na przykład zbieraliśmy opłaty na coś od uczestników, a tak naprawdę będziemy ponosić wydatki z tego tytułu w lutym, bo na przykład postanowiliśmy, że sprzedajemy coś wcześniej, jakieś bilety na jakieś wydarzenie, które się rozpocznie w lutym i to jest ok. Ważne, żeby w całym roku podatkowym ta odpłatna nie przynosiła zysku. Jeszcze jedna ważna rzecz. Organizacje pozarządowe są zobowiązane raportować fundację do właściwego ministra, czyli sporządzać co roku takie sprawozdanie merytoryczne, w którym należy wykazać, jakie wydatki
jakie wydatki ponieśliśmy gotówką, a jakie przelewem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym zestawieniu przychodów i kosztów też nie ma jakby informacji, gdzie mamy sobie to wpisać. Ok, możemy sobie zrobić kolejną kolumnę jakby obok tutaj za opisem odpłatna, nieodpłatna, przelew, dotacja. Warto, żeby o tym pomyśleć na początku roku, bo w momencie, bo to jest ważne, bo są pewne sprawozdania do uzupełnienia, pewne rzeczy do wykazania. Jeżeli mielibyśmy się cofać i uzupełniać to wszystko od początku, powiedzmy w grudniu, kiedy podchodzimy do w grudniu, kiedy jakby podsumowujemy naszą działalność, bo do CIT-u podchodzimy w marcu, to jakby inny temat, ale warto, żeby na samym początku zacząć sobie te rzeczy segregować i wyidencjonować, bo nie ma ich wytycznych, a będą nam potrzebne, żeby się wypełnić sprawozdania, oświadczenia, czy jakby będą nam też potrzebne do CIT-u. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak jak wspomniałam, to zestawienie przychodów i kosztów musicie Państwo prowadzić dla każdego miesiąca na bieżąco. Warto też sobie prowadzić takie zestawienie, gdzie będziecie Państwo widzieli narastająco, jakie macie Państwo przychody, osiągacie w poszczególnych miesiącach, bo to też da Wam jakiś obraz całości, w jakich miesiącach mamy największy przyrost przychodów, a w jakich miesiącach koszty, to też jakby pomaga w planowaniu gotówki. I teraz tak, to o czym mówiłam i co wcześniej pokazywałam, możemy sobie tworzyć kolory, możemy sobie tworzyć jakieś dodatkowe opisy, forma dowolna, bylebyście Państwo gdzieś opisywali, że dany przychód, że dany wydatek, bo w przychodach myślę, że będzie łatwiej się zlokalizować, ale że dany wydatek dotyczy tego, takiej działalności odpłatnej, nieodpłatnej czy dotacji. Natomiast można sobie stworzyć coś takiego. Ja kiedyś prowadziłam ponad 5 lat w jednej organizacji uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zrobiłam sobie takie zestawienie. Gdzie wpisywałam, jakie miałam przychody z odpłatnej działalności, jakie miałam przychody z nieodpłatnej działalności, czy to były darowizny, czy składki członkowskie. Wiadomo, że fundacja jakby składek członkowskich nie ma, jakby jedna pozycja mniej, ale sobie to ewidencjonowałam. I jeszcze dodatkowo te przychody i koszty zestawiałam sobie z wynikiem po każdym miesiącu. Co mi to dało? Widziałam, że dały mi to bardzo fajne informacje, bo widziałam, że na działalności odpłatnej w przypadku fundacji, no, że po danym miesiącu wyszłam na plusie albo na minusie, różnie może być. Ważne, żeby na koniec roku wyjść na zero. W działalności nieodpłatnej, jeżeli otrzymałam jakieś darowizny i wydałam jakąś kwotę X, widzę, że z tych darowizn, które otrzymałam, zostało mi 100 zł. I z dotacji. Mam dotację, dostałam powiedzmy, nie wiem, 50, nie, może tak mocno, nie, jedźmy, 5 tysięcy, wydałam 3 tysiące i wiem, że mi zostało w kolejnym miesiącu do wydania 3 tysiące. To też daje jakby obraz całości jej zarządzania naszej organizacji. Kasa gotówkowa. Nigdzie nie ma obowiązku, że musicie Państwo prowadzić taki raport kasowy, ale może zdarzyć się tak, że będziecie Państwo przyjmowali jakieś, nie wiem, należności w gotówce i warto nad tymi pieniędzmi panować, żeby sprawdzić w ujęciu miesięcznym, od kogo dostaliście pieniądze, na jaki cel, jaki jest stan gotówki na koniec miesiąca. Może zdarzyć się tak, że pewne należności będziecie Państwo przyjmować w gotówce, trzeba będzie to tu wpisać, ale tą gotówkę na przykład Państwo pobieracie i wpłacacie na rachunek bankowy. Ok, to jest jak najbardziej ok, bo też wtedy trzeba tutaj zapisać. Jeżeli taką gotówkę na koniec miesiąca bierzecie Państwo i wpłacacie, no to oznaczacie tutaj po to, żeby stan kasy był wtedy na zero. To też jest ważne, bo w tym sprawozdaniu merytorycznym jesteście Państwo pisani w pytaniu, jest taka pozycja do uzupełnienia, jaki jest stan gotówki na koniec roku. No i właśnie prowadzenie tego raportu kasowego nam to powie, bo będziemy narastająco widzieć, jaką gotówkę dysponowaliśmy i ile nam zostało. Jeszcze tutaj jedna rzecz mi przychodzi. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli pobieracie Państwo jakieś opłaty od osób fizycznych i przekroczycie Państwo tą kwotę 20 tysięcy, to już wchodzą kasy rejestrujące, ale to jest jakby osobny temat, na to też uczulam. Z kas rejestrujących, jeżeli są koła gospodyń wiejskich, to one są zwolnione. To tak pozdrawiam koła gospodyń wiejskich. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak jakby
dla osób, które będą kierować, które się zajmują uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów, ale też dla prezesów tych osób, które się zajmują zarządzaniem danej organizacji. Miejcie kontrolę nad stanem środków. Jeżeli macie rachunek bankowy, do tego jeszcze kasę gotówkową, to róbcie sobie takie zestawienie. Na podstawie to zestawienie u góry, jeżeli chodzi o bank, jest prowadzone na podstawie wyciągu bankowego, gdzie sobie wpisujecie obciążenia i uznania. Na każdym wyciągu bankowym, którym pobieracie, jest taka informacja. To też pozwoli Wam, jeżeli prowadzicie działalność już jakby w dłuższym okresie, sprawdzać, w jaki miesiąc jest najbardziej kosztogenny i w jakim miesiącu macie największe przypływy. To też pozwala zarządzać gotówką Waszej organizacji. I teraz przechodzimy do drugiego obowiązkowego zestawienia. To jest zestawienie przepływów finansowych. W jaki sposób wypełniać to zestawienie przepływów finansowych? Jest opisane w rozporządzeniu, które Państwu podałam na slajdzie numer 3, jeżeli dobrze pamiętam. Co tutaj wpisujemy? W kolumnie 2 wpisujemy przychody, czyli dane z kolumny 10, z tego pliku, przychody i koszty. W podziale na poszczególne źródła powstania przychodu, czyli w punkcie 4 będą to tak na dobrą sprawę wszystkie przychody związane z działalnością statutową, czyli tu będzie też odpłatne, to będą darowizny. W punkcie B, punkt 40, to będą składki członkowskie, mam tutaj na myśli stowarzyszenia, a w punkcie 47 to będą dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli to będzie inna dotacja, no to musiałaby być tutaj w punkcie wyżej, w punkcie A. W kolumnie trzeciej wpisujemy nasze kupy, czyli to, o czym mówiłam, czyli w przypadku działalności odpłatnej, nieodpłatnej, wszystko to, co mamy w tej tabeli, zestawienie przychodów i kosztów w pozycji kup, wpisujemy tutaj. Kolumna numer 4 to jest tak zwana kolumna wynikowa, czyli dochód, czyli odejrzeć od przychodów, dajemy koszty, czyli koszty uzyskania przychodów, no to mamy dochód. I ten dochód w kolumnie 5 może być zwolniony, jeżeli jest kilka uwarunkowań, jeżeli dochód jest przeznaczony na działalność, tak naprawdę na cele statutowe, tak, których działalnością statutową jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa. Szczegółowo opisuje to artykuł 17 ustęp 1. Bardzo ważny i kluczowy jest punkt 4, o którym mówiłam, czyli ta działalność statutowa związana z działalnością naukową, naukowo-techniczną, kształceniem, kulturalną, kultury fizycznej, dobroczynnością, inicjatywy społeczne na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych oraz to już takie jakieś tam absurdalne, może dalej nie brnijmy, ale takie jest odwołanie w tabeli, musicie Państwo o tym pamiętać. W tabeli numer 6 wpisujecie Państwo te wydatki, które Państwo ponieśliście z dochodu wykazanego w kolumnie 5. Czyli macie Państwo jakąś darowiznę, czyli otrzymaliście Państwo darowiznę, wydaliście Państwo jakieś określone środki, to tutaj Państwo wpisujecie. Kolumna 7 i kolumna 8. Czego to dotyczy? Dotyczy to dochodu wolnego z lat ubiegłych. Co to może być? Załóżmy, że postanowiliśmy zbierać darowizny na coś, na jakieś... O, może taki dobry przykład. OSP może zbierać na przykład darowizny na wóz strażacki. Może. No i zbiera ileś lat i w związku z tym jakby trzyma te środki na rachunku bankowym, nie wydaje ich, no bo zbiera na jakiś cel. I tutaj w tej pozycji 7 oni mogą, może u nich się tutaj pojawić pewna kwota, którą oni nie będą wydatkowali przez w perspektywie dłuższej. W kolumnie 9 jest wszystko to, co osiągnęliśmy, wszystko to, czego nie wydaliśmy z dochodu, który osiągnęliśmy. Czyli pokażmy sobie na jakimś przykładzie. O, taki prosty przykład, bo ta kolumna jest dość skomplikowana, wydaje się na pierwszy rzut oka, ale jeżeli dobrze prowadzimy zestawienie przychodów i kosztów, to spokojnie ogarniemy to. Podałam tutaj taki przykład dla organizacji, która w punkcie... w tabeli pierwszej, w punkcie 1a, czy w punkt 4, otrzymała darowizny
załóżmy w wysokości 1500 zł i wydała te darowizny w całości. W związku z tym nie mamy dochodu, nie musimy się na niczym zastanawiać. W punkcie B stowarzyszenie otrzymało środki w wysokości 5500 zł, wydało 5000, zostało jej do wydania 500, więc ma dochód, jakby, który może wydać, wolny od podatku. Ale postanowiła, że jakby no nie wydała go, więc musi go tutaj wpisać w kolumnie 9, że to jest dochód, który nie został wydatkowany, no bo nie zerowaliśmy się. W punkcie 47 mamy dotację. Nic nie wydaliśmy w danym miesiącu z dotacji, no bo tak mieliśmy zapisaną, rozpisaną w harmonogramie, że nic nie wydajemy, mamy dochód, ten dochód jest nieopodatkowany, no i to są, albo, i to jest, przepraszam, potrzebuję przerwy technicznej. I to jest dochód, możemy go wydać, możemy go nie wydać, tu widzę, że go wydaliśmy. Więc sprawa jest jakby załatwiona. To zestawienie przepływów finansowych należy przygotowywać dla każdego miesiąca, czyli on będzie się wykazywał narastająco w tych formularzach, które Państwo sobie pobierzecie ze strony NGOPL, oni mają bardzo dobrze zrobione. Będzie Państwu się te wyniki narastające pokazywały. To jest o tyle ważne, że to zestawienie przepływów finansowych będzie Państwu pomocne w momencie, kiedy Państwo będziecie wypełniali CIT 8, bo w całej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w założeniu jest ona uproszczona, bo tak naprawdę podatkowo sprawozdajecie się Państwo tylko CIT-em 8. Nie ma żadnych innych dokumentów, które musicie Państwo wykazać. Z gwiazdka, bo zobaczę, jeżeli pojawią się jakieś pracownicy, to zaraz o tym opowiem. Tak naprawdę Państwo wypełniacie CIT 8. I bardzo ważne dla CIT-u 8 będzie ta kolumna numer 5, dochód wolny od podatku, bo jeżeli coś tutaj Wam zostanie na koniec roku, to po prostu go sobie odliczycie w CIT-ie 8 w formularzu odliczenia. A jeżeli będzie wymagało odliczenia, a jeżeli będziecie mieli coś, będziecie mieli jakiś dochód wolny od podatku, niewydatkowany, na przykład narastająco, na przykład jakieś darowizny niewydatkowane, bo coś zbieracie, no to wykażecie to w pozycji F2 w CIT 8. CIT 8 to jest jakby osobny temat na spotkanie, ale tak jakby wydawać mu się mogło, że to zestawienie przepływów finansowych jest jakby skomplikowane i nie wiadomo czemu to służy. No służy temu, żebyście Państwo nie mieli problem potem z CIT-em, który naprawdę nie, w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów to nie jest skomplikowany. O ile prowadzicie Państwo sobie tę tabelę pomocniczą, gdzie macie podział na tą działalność nieodpłatną, odpłatną, dotację. Jeżeli sobie to Państwo prowadzicie regularnie od początku roku, to potem w CIT-ie naprawdę przekopujecie tylko dane, sprawdzacie, czy się wszystko zgadza. Proszę mi wierzyć, jest to duże ułatwienie. Trzeci formularz z zestawu obowiązkowego to jest karta przychodów pracownika. O ile takich pracowników zatrudniamy? Załóżmy, że zatrudniamy. Zatrudniamy i jak ma wyglądać taka karta przychodów pracownika? Mówi nam rozporządzenie, dokładnie w paragrafie 3. Mniej więcej wygląda to tak, jak tutaj pokazałam. Że musimy danemu pracownikowi wpisywać kwotę brutto z umowy, musimy wypełniać wszystkie tak naprawdę informacje związane z rozliczeniem składek ZUS-owskich, z rozliczeniem podatku dochodowego, bo Państwo zatrudniając pracownika, organizacja jesteście płatnikiem podatku. No i więc ewidencjonujecie też Państwo tak naprawdę kwotę pracownikowi netto do wypłaty. To jest tak, mam wrażenie, tak to są takie wytyczne, to jest tak skonstruowane, żebyście Państwo mogli w bardzo prosty sposób wypełnić PIL 11 dla takiego pracownika, bo proszę zwrócić uwagę, bo tu będziecie Państwo mieli z kolumny trzeciej na dole do PIT-u tak naprawdę trzy informacje, czyli weźmiecie Państwo, jaka jest suma jego przychodów danego pracownika, musicie wpisać koszty uzyskania przychodów, wyliczy się tam automatycznie dochód, jeżeli byście Państwo to ręcznie robili
i wysokość składki, którą Państwo przekazali do Urzędu Skarbowego. Ważne, jakby w rozporządzeniu musimy wpisać datę przekazania zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego. Jaką tu datę należy wpisać? No najlepiej prawidłową, czyli taką zgodnie z terminem. Czyli jeżeli wynagrodzenie za styczeń wypłacamy pracownikowi 2 lutego, to ZUS, czyli składki pracodawcy i pracownika, jesteśmy zobowiązani opłacić 15 marca, natomiast podatek dochodowy 20 marca. Wówczas, jeżeli Państwo płacicie 20 marca, no to wpisujecie 20 marca. Jeżeli wcześniej, no to też wcześniej. Co jeszcze jest ważne w przypadku wynagrodzeń pracowniczych? Żeby móc wynagrodzenie za styczeń zaliczyć do wydatków związanych ze styczniem, to musicie Państwo wypłacić takie wynagrodzenie najpóźniej do 10 lutego. Proszę o tym pamiętać, bo to jest podstawa do tego, żeby do stycznia to zaliczyć. Jeżeli wypłacicie takie wynagrodzenie 15 lutego, no to tak naprawdę możecie go wykazać w lutym, czyli w momencie, kiedy takie wynagrodzenie ponieśliście. Co ważne, no to ma duże znaczenie, jeżeli w działalności odpłatnej wypłacamy wynagrodzenie pracownikowi za grudzień i na przykład wypłacimy to wynagrodzenie z poślizgiem i nagle nam się w odpłatnej, bo zestawiliśmy przychody i koszty, robi nam się dochód. To już resztę myślę Państwo wiecie, jaki jest dalszy scenariusz. No właśnie, pracownicy, możemy, nie musimy, załóżmy, że zatrudniamy. To są jeszcze pozostałe obowiązki, o których nie mówi nam rozporządzenie. Musimy prowadzić akta osobowe, przeszkolić z BHP takiego pracownika, skierować go wcześniej na badania wstępne, pamiętać o badaniach kontrolnych i okresowych. Musimy mu rozliczać składki ZUS, zgłosić go do ZUS-u. Musimy też za niego sprowadzić podatek dochodowy. I a propos jeszcze tych rocznych obowiązków, o których mówiłam, no musimy pamiętać, żeby wysłać najpierw do Urzędu Skarbowego PIT-11, wysłać potem pracownikowi też PIT-11 i też, żeby rozliczyć na deklaracji rocznej PIT-4R podatek, który wpłaciliśmy nie tylko za pracowników, ale za zleceniobiorców czy z osobami, które podpisaliśmy z umowy o dzieło. Proszę zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu mamy kartę przychodów pracownika. Może zdarzyć się tak, że zatrudnimy sobie tylko osoby na umowę zlecenie. Nie ma, jakby tutaj nie wpisujemy tego, bo to dotyczy tylko pracowników, więc musimy jakby prowadzić sobie osobną ewidencję tego, żeby móc nad tym panować, żeby pilnować, w jakiej kwocie przekazywać składki ZUS od takiego zlecenia i podatek dochodowy, także to też ważna informacja, o której chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, prowadząc uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Ale przykład, żebyśmy wiedzieli, jak to uzupełnić, żeby to nie było tylko teoria. Załóżmy, że mamy pracownika, który za dany miesiąc otrzymuje wynagrodzenie podstawowe 4000. Tak będzie wyglądało rozpisanie jego wynagrodzenia. Proszę zwrócić uwagę, ja chyba zaznaczyłam, że w porządku. Tak wygląda rozpisanie tego wynagrodzenia. Jeszcze jedna rzecz, którą sobie tutaj pozwoliłam Państwu zaznaczyć. Mamy pracownika, podpisujemy z nim umowę o pracę na wynagrodzenie brutto 4000, tak? Ale proszę pamiętać, że jakby koszt tego pracownika jest wyższy. To jest taki dla nas koszt brutto, bo jeszcze do tego my jako pracodawca jesteśmy zobowiązani płacić składki. Tak jak wykazałam tutaj w slajdzie w tabeli poniżej, składki, które płaci pracodawca. Czy ktoś wie, dlaczego nie płacimy składki, kiedy nie płacimy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Dlaczego tutaj wykazałam zero? Okej, wykazałam zero, dlatego że jeżeli mamy pracownika, który jest zatrudniony i realizuje naszą działalność statutową, a w takiej w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jakby nie mamy innej opcji, no to nie płacimy wówczas tej składki i ją tutaj wykazałam jako zero. Co ważne, proszę pamiętać, że
Ten koszt pracownika, to tak na dobrą sprawę dla Państwa, to jest 4815,20 groszy, a nie to 4000. Więc jak będziecie Państwo uzupełniać zestawienie przychodów i kosztów, to też trzeba to uwzględnić. I na koniec z zestawu obowiązkowego ten formularz wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kiedy mówimy o środku trwałym? Mówimy o środku trwałym, którego wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych i ten środek trwały będziemy użytkować w perspektywie dłuższej niż jeden rok. Szczerze powiedziawszy, trudno mi, nie spotkałam się, być może Państwo macie u siebie ewidencję środka trwałego. Ja nie spotkałam się z organizacjami, które by na start albo w dwóch pierwszych okresach działalności miały tak duże środki trwałe, aby musiały je amortyzować. Aczkolwiek rozporządzenie daje taką możliwość, że jeżeli się coś takiego pojawia i jeżeli macie Państwo środek trwały, który możecie ewidencjonować, powyżej 10 tysięcy i możecie go amortyzować, no to w tej polityce, o której mówiłam, prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wpisujecie Państwo, jak będziecie to amortyzować i ten koszt amortyzacji możecie Państwo wpisywać do pliku. I teraz już zbliżamy się do mety. Przejście z uproszczonej ewidencji księgowej na pełną księgowość. Załóżmy, że prowadzimy tam uproszczoną ewidencję księgową, uproszczoną UEPIK. No i kiedy i osiągniemy przychody powyżej 100 tysięcy. Szczęśliwie, nie wiem, weszła nam dotacja, na którą bardzo liczyliśmy i tak naprawdę opłaca nam się, żeby od kolejnego roku prowadzić już tą pełną księgowość. Jest ok. Ale powiedzmy, albo z drugiej strony, planujemy ubiegać się o status OPP. To jedna ważna rzecz. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli, żeby ubiegać się o status OPP, trzeba mieć co najmniej udokumentowane 2 lata działalności w ramach pożytku. Czyli jeżeli prowadzimy pierwszy rok uproszczoną ewidencję, albo w drugim roku i wiemy, że nie osiągnęliśmy w pierwszym roku przychodów powyżej 100 tysięcy, nie prowadzimy działalności, nie planujemy działalności gospodarczej, to spokojnie prowadźmy sobie w tym drugim roku też uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Ale pod koniec drugiego roku zastanówmy się, czy rzeczywiście mamy fajnie udokumentowane naszą działalność i być może dobrze by było ubiegać się o status OPP. To także tu proszę sobie pamiętać o tym uwarunkowaniu, że musicie mieć Państwo 2 lata udokumentowanej działalności. No właśnie, jeżeli prowadzimy działalność pożytku publicznego i osiągnęliśmy dochód, no to z założenia nie możemy. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest dla tej działalności, która nie przynosi zysku, więc tutaj no, musimy się bardzo mocno pilnować. Co się zdarzy, jeżeli przekroczymy? Załóżmy taka hipotetyczna sytuacja. Prowadzimy działalność nieodpłatną, odpłatną. Widzimy, mamy listopad. Mamy 99 tysięcy przychodów, wskoczyła nam dotacja 100 tysięcy i co robimy? No nic nie robimy, spokojnie sobie prowadzimy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów do końca roku, natomiast w kolejnym nowym roku wysyłamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego informację w terminie do 14 stycznia, jeżeli nasz rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, informację, że już nie spełniamy warunków do tego, żeby prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i z niej rezygnujemy i wybieramy taką, a nie inną ewidencję. I tak to wygląda. To tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Państwu troszkę przede wszystkim te formularze, które należy prowadzić, bo to tak naprawdę nie są trudne rzeczy, aczkolwiek w uproszczonej ewidencji przychodów trzeba pamiętać o naprawdę dużo różnych rzeczach. Zawsze nam się musi przy różnych naszych działaniach zapalić lampka, czy to jeszcze jest uproszczona ewidencja, czy ten VAT w tą, czy w tamtą, no musimy o tym pamiętać. Jestem ciekawa Państwa pytań odnośnie tego, co Państwu przedstawiłam. A być może nie ma pytań, być może naprawdę tyle rzeczy. Mam nadzieję, że nie za szybko, ale chciałam jak najwięcej z własnej praktyki Państwu przekazać i żeby to były takie
przykłady z życia wzięte, bo wiem, że dużo jest informacji, jak to wypełniać, a jakby praktyka mówi co innego, że nie zawsze to, co wyczytamy w internecie, jest ok. O. No dobrze. O matko i córko, mam wrażenie, że wszystko do tej pory rozwiłam źle. Na pewno nie źle. Na pewno nie źle. Mateusz, czy ty możesz już przerzucić nas na pytania? Tak, dokładnie. A Marto, dałabyś radę tylko, proszę, przestać udostępniać swoją prezentację, to za chwilę pytania też się wyświetlą na dużym ekranie. I każdy tak to będzie zrobię. mógł je, Okej, okay, w każdy porządku. Będzie mógł je zobaczyć. Też jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie Państwo, że jak czegoś nie wiecie, to są w Waszych miastach, czy zazwyczaj w większych miastach, są bezpłatne porady prawne, czy to jakichś ekspertów, niekoniecznie prawników, ale bardziej myślę, że osób zajmujących się księgowością, do których można zadzwonić i się podpytać. Ja sama w momencie, kiedy zaczynałam prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, miałam tyle pytań i miałam wrażenie, że wszystko źle wpisuję. Że tak naprawdę to uproszczona ewidencja to jest tylko z nazwy, że to jest tak na dobrą sprawę pełna księgowość i trzeba o wszystkim pamiętać. Więc bardzo długo myślałam o tym, żeby przygotować takie webinarium dla Państwa, żeby trochę rozjaśnić i żeby no, dzięki być może mojemu webinarowi trochę wyeliminować tych telefonów. Ale dużo rzeczy się uczyłam. To nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam na samym początku i też nie czuję się ekspertem w prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Po prostu pewne praktyki, które sobie wypracowałam, pewne schematy, które doczytałam, które w jakiś też miałam okazję porozmawiać z innymi osobami, które prowadzą uproszczoną ewidencję. I tak to działa. Ok, możemy przejść do pytań. Tak, próbuję je też udostępnić na naszej tablicy. Jakbym był wdzięczny za informacje, czy one się po prostu pokazują. Mi na razie się jeszcze nie pokazują, może dlatego, że mamy ten status prezentera. Czy Marto, ty je też widzisz? Nie, nie widzę. Ktoś napisał, że przy pełnej księgowości wystarczy dobry program i wszystko się liczy samo. Tak, tak trochę jest. Tylko, że no, program albo jakieś zewnętrzne biuro rachunkowe to też są koszty. Nie zawsze organizacja na samym początku swojej działalności mogą sobie pozwolić na takie koszty, więc trzeba się na początku wyedukować, żeby robić to dobrze. Coś jest nie tak, Mateusz. Tak, właśnie tutaj działam z tym trybem Q&A. Pierwszy raz to robię właśnie tutaj w naszym czacie. Ja mam tutaj informację, że opublikuj i przestań opublikować, ale niestety nie widzę, żeby to się gdzieś tutaj nam publikowało. Może Mateusz po prostu czytaj. To może Mateusz po prostu czytaj. Dokładnie. Ja bym chciał zacząć od tego pytania, które tutaj jest. Które było jednym z pierwszych pytań. Dobrze. Odnośnie środków trwałych, to te o wartości powyżej 10 tysięcy, czy te o użytkowaniu dłuższym niż jeden rok? Nie, nie, nie. Środek trwały, wartość powyżej, to jest jakby warunki łączne. Powyżej 10 tysięcy i okres użytkowania minimum jeden rok. To jest warunek łączny. I to Pani Julio, będziemy wdzięczni za informację, czy właśnie o ten temat chodziło, czy tutaj pytanie z początku webinaru zostało rozwiązane, rozwikłane. Pani Magda też tutaj pyta, czy koło gospodyń wiejskich też musi robić takie zestawienie, jak teraz widać na ekranie, to była ta zielona tabelka.
Tak, koła gospodyń wiejskich też robi. Ja natrafiłam na YouTubie, proszę spojrzeć, jest dedykowane szkolenie z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Chyba jakaś izba rolnicza to prowadzi, dedykowane bezpośrednio dla koł gospodyń wiejskich. Można to sobie wyszukać i zapoznać się z tym. Naprawdę bardzo fajny materiał, gorąco polecam. Jeżeli są koła gospodyń wiejskich i chciałyby uzupełnić sobie wiedzę, to na YouTubie można znaleźć taki materiał. Również Tak. pytanie, troszeczkę odpowiedź, Marto, na pewno udzieliła się. Kiedy jesteśmy organizacją pozarządową? Kiedy jesteśmy organizacją pozarządową? Ojej, nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Pani Agnieszko, jakbyśmy mogli prosić o więcej informacji na Kiedy tak naprawdę działamy w zakresie działalności pożytku publicznego i w jaki sposób nasza działalność jest zarejestrowana, bo teraz w głowie mam różne i stowarzyszenia zwykłe, i stowarzyszenia rejestrowe, i fundacje. Okej, możliwe, że pani Agnieszka zaraz nam tutaj opisze też swoją myśl. Pan Leszek ma konkretny przykład. Kupuje na przykład telefon, który nie zaliczamy do środków trwałych. Po pewnym czasie zużył się telefon. W jaki sposób zlikwidujemy takie drobne wyposażenie? Przede wszystkim, jeżeli macie Państwo jakieś wyposażenie, laptopy i inne rzeczy, to warto sobie stworzyć jakąś listę wyposażenia, ale jakąś taką, nie ma na to wzoru, ale dla własnej ewidencji. Jeżeli zakupi Pan taki telefon, wiadomo, że on służy jakiejś komunikacji, czy to w działalności odpłatnej, czy nieodpłatnej, bo może zdarzyć się tak, że ten telefon będzie używany i tu, i wtedy może Pan sobie ten koszt jakoś podzielić. Natomiast jeżeli poniósł Pan wydatek, wpisuje Pan ten wydatek w zestawienie przychodów i kosztów, bo on jest jakby jak najbardziej zasadny, ale jeżeli się popsuje, no to wystarczy jakiś protokół. Jeżeli uległ zniszczeniu albo coś mu się tam przydarzyło, wystarczy zrobić jakiś protokół. Jeżeli zniszczenie, jeżeli oddaje Pan go gdzieś, nie wiem, w jakieś gratowisko, no nie wiem, trudno mi teraz coś wymyślić, nigdy nie utylizowałam taki sposób telefonu. I ma Pan jakieś potwierdzenie, że to zostało rzeczywiście zniszczone, to jak najbardziej okej. Chodzi o to, żeby móc udokumentować w przypadku jakiejś kontroli albo zapytania, że rzeczywiście kupił Pan ten telefon, korzystał Pan z niego w ramach realizacji celów statutowych. No popsuł się, ma prawo się popsuć. No i po prostu uległ zniszczeniu albo zlikwidował Pan. Normalnie, jeżeli mamy środek trwały i on ulegnie zlikwidacji, a tutaj nie mówimy o środku trwałym, tylko jakby tak dopowiem, to się wystawia taki protokół likwidacji, więc można tak zrobić analogicznie, to nie ma żadnego problemu. Na pewno nikt nie zarzuci Panu, że ojej, zniszczył się i teraz go nie ma. No, takie rzeczy się zdarzają. Może uległ na przykład odpukać kradzieży, no i też zakupiliście Państwo, ponieśliście wydatek, nie ma, trzeba kupić nowy. To też warto takie rzeczy dokumentować i też, jak wspomniałam na samym początku, prowadzić sobie jakąś ewidencję, jakie macie laptopy, jakie macie drukarki, projektory czy inne rzeczy, żeby nad tym panować, bo jeżeli pożyczacie sobie też nawzajem, no to w przypadku małego zespołu, okej, no wiecie, komu pożyczyliście, kto musi oddać, ale jak się do tego dochodzą wolontariusze, no to robi się tego dość, to się robi zamieszanie. Jest kwestia jakby organizacyjna. Okej, Mateusz, dalej, poproszę pytanie. Również panie Leszku, bo zapewne był wówczas o 13:05 wyświetlony konkretny slajd i pytanie jest, czy ma to odzwierciedlenie w UEPiK-u. Będziemy wdzięczni za dokładny opis, co dokładnie ma być odzwierciedleniem tego UEPiK-u. A pan Maciej ma pytanie tutaj konkretne, czy jeśli jakimś miesiącu nie mamy przychodów ani kosztów, jest także obowiązek wypełniania arkuszy na dany miesiąc, Marto? Tak, jest obowiązek. No po prostu będzie tam zero. Będzie tam zero i w kolejnym miesiącu narastająco po prostu jakby się przepisze z miesiąca poprzedniego. Załóżmy, w styczniu mieliśmy jakieś przychody, koszty, w lutym nic się nie zadziało. No to luty mamy pusty i w marcu coś się znowu zadziało. Tak, no po prostu jakby tworzymy kartę pustą, ale jesteśmy zobowiązani jakby prowadzić to. Po prostu nie wpisujemy tam żadnych danych, bo nie mamy żadnych podstaw do tego, bo nic się nie wydarzyło, ale musimy to prowadzić. Musi się w zestawieniu 12 kart pojawić ta karta numer 2, nawet jeżeli w lutym się nic nie zadziało, nawet jeżeli ona jest pusta. Jasne.
Warto to wiedzieć, a pani Agnieszka pyta, jeżeli stowarzyszenie jest inicjatorem powstania ZAZ-u, to jest to dochód z ZAZ-u, czy czytane jako działalność odpłatną stowarzyszenia? ZAZ-u, ale proszę powiedzieć, bo nie rozumiem, o co chodzi z ZAZ-u. Pewnie jakiś Właśnie skrót tutaj. zakładu, czegoś, ale... Też tutaj ZAZU. Pani Agnieszko, będziemy wdzięczni tylko za rozwikłanie tego konkretnego skrótu, bo widzę, że użyła go pani dwa razy, więc na pewno wie pani o co tutaj biega. Zakład aktywności zawodowej i musiałabym wiedzieć więcej i prowadzą to państwo w ramach stowarzyszenia? Zakład aktywności zawodowej. Musiałabym mieć chyba, żeby dobrze pani odpowiedzieć na pytanie, musiałabym mieć więcej danych. Nie chciałabym jakby przedłużać tego webinaru. Możemy się umówić na kontakt mailowy? Po prostu w mailu będę mogła pani udzielić dużo bardziej wyczerpującej informacji, jak będę miała wszystkie dane wejściowe. To ja od razu pozwoliłem sobie Tak. wpisać info@fanimani.pl, Ja bo zaraz tutaj po tym konkret. webinarze, jeżeli pani do mnie napisze, o, super. Tak, mail jest już tutaj podany. Pan Leszek, tylko jeżeli chodzi o telefon, to dotyczyło likwidacji tego przykładowego telefonu. Jak rozumiem, nic nie wpisuje się w tytuł likwidacji tego środka. No nie, no bo nie, nie, bo jeżeli, no bo no, no nie, nie wpisuje się w tytuł likwidacji tego środka. Telefon, Dokładnie. nie, to chyba też nie był telefon powyżej 10 tysięcy, domyślam się. A pani Julia ma konkretne pytanie odnośnie czasu. Ile czasu trzeba trzymać dokumenty księgowe przy UEPiK-u, Marto? Tak samo jak w pełnej księgowości, 5 lat. Licząc te 5 lat, liczymy inaczej. Mamy 2024, od daty tak naprawdę liczy się zakończenia, rok, od daty zakończenia roku podatkowego. 5 lat. Ale proszę pamiętać, że dane pracownicze to też inna historia, tak? Że też w zależności od tego, czy je przechowujemy, teczki osobowe w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej, to też są inne. No, temat jest tak pojemny, że moglibyśmy, myślę, spokojnie przez najbliższą godzinę rozmawiać sobie. Mateusz, kolejne pytanie, bo ja widzę, że my się tutaj... Jasne, jasne, już czytam. Jak się wykazuje pracę społeczną członków stowarzyszenia lub wolontariatem? Pracę społeczną, a czy ona w jakiś sposób państwo potrzebujecie ją wyceniać? Bo To jest moim pytanie zdaniem pani nie, Agnieszko, będziemy nie, nie, wdzięczni. bo moim zdaniem, jeżeli, bo praca społeczna i wolontariat są nieodpłatne. To nie jest nasz przychód, nie ponosimy też z tego tytułu, chyba że mamy w jakimś porozumieniu wolontariackim. Teraz tak sobie myślę na gorąco. To ja tylko, No, Marto, praca. dodam ci No, no. tylko jedną myśl. Ta praca wykazana jest w dotacji. A, to nie, to jak praca jest wykazana w dotacji i musieliście państwo pewnie, myślę, jako wkład własny pewnie to wykazywać. Tylko inaczej. Bo mam wrażenie, że tu jest mylone pojęcie, bo jeżeli dostaliście państwo dotację i wykazaliście, że w ramach dotacji będzie jakiś wkład własny i pewnie ta praca wolontariuszy i praca jakby pewnych osób społeczna, to jest to ok. I na tej podstawie dostaliście państwo dotację. Pewnie było tak, mogę się mylić, ale myślę też na podstawie wniosku FIO, który sami dostaliśmy, pewnie było tak, że państwo wykazaliście, że być może zwracacie jakieś koszty dojazdu tym wolontariuszom albo jeszcze inne koszty na zasadzie porozumienia, zapisane w porozumienie wolontariackim. I wówczas ja nie widzę tutaj, bo to jest jakby dotacja, to jest ten kafelek, który pokazywałam, dotacja. Dostajecie państwo kwotę X i wydajecie państwo w wydatki. Tutaj już nic więcej nie wykazujecie, bo to jest jakby tabela pomocnicza, gdzie określacie państwo, jaki macie przychód, czyli to, co dostaliście na rachunek bankowy, jakie są wydatki.
tu jakby nie wykazujemy jeszcze tego jakby w innym obszarze działalności, czy w odpłatnej, czy nie myślę bardziej o nieodpłatnej. Nie, nie, nie. To jest dotacja, ona rządzi się swoimi prawami. To jest temat związany z dotacją. Wolontariusz. Tutaj właśnie pani Agnieszka jeszcze tylko doprecyzuje. Wolontariusz wycenia się koszty pracy w pełnej księgowości, księguje się na kontach pozabilansowych. Tak, potwierdzam pani Agnieszko, tak się to robi, szczególnie jak się na przykład dostaje dotacje z NIW-u, tak jak my dostaliśmy, mamy koszt wolontariusza, mamy ilość godzin wolontariuszy, wycenia się to zgodnie z wytycznymi, na przykład w NIW-ie taki zwykły wolontariusz to jest 40 zł godziny pracy i wykazuje się to poza. Kochani, bo widzę tutaj imiona na naszym czacie głównie, więc jeżeli faktycznie są dwie panie Agnieszki, to najmocniej przepraszam. Spokojnie, trenerem w tym temacie jeszcze nie jestem. Teraz pytanie od pani Renaty. Czy UEPiK jest przekazywany do Urzędu Skarbowego raz w roku do 30 marca, czy co miesiąc ma to? Nie, nie. Jeżeli chodzi o UEPiK, to sporządzamy CIT 8. Z sporządzamy CIT 8 i jesteśmy zobowiązani go przesłać do końca marca. Czyli koniec marca. Tak. Dobra. Jedno już z ostatnich pytań, tutaj widzę pani Marta, o kapitał żelazny, jak to wygląda w uproszczonej ewidencji? Okej, jeżeli macie Państwo kapitał żelazny i go gromadzicie, to są jakby środki. Pytanie, w jaki sposób pozyskujecie Państwo kapitał żelazny? Bo ja zakładam, że to są zapewne darowizny, które Państwo otrzymujecie i przeznaczacie je na jakiś rachunek bankowy. No to jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego. To jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego, jeżeli macie Państwo korzyści z tego tytułu, że gromadzicie ten kapitał żelazny na rachunku bankowym i od tego macie jakieś odsetki, no to wiadomo, że wpisujecie je Państwo w przychodach w tej kolumnie 9, jeżeli dobrze pamiętam. Wyczerpująca odpowiedź. Wyczerpująca odpowiedź. Sami też mamy kapitał żelazny, więc jakby łatwiej mi jest. Tutaj pani Marta jeszcze doprecyzuje, że na przykład w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności? Tak, tak, w ramach Narodowego, tak, otrzymaliśmy taką dotację i tak. No i tak bym to rozpisała. To pytanie pani Marto, czy to już pani wie, jak rozpisać ten kapitał żelazny versus UEPiK? Bo ja zakładam, że pobieracie państwo, gromadzicie go, zbierając darowizny, bo tak się w ramach konkursu tak się to robi. Widzę, że pani Marta pisze, a my myślę, że tutaj no już poprosimy o ostatnie pytanie, żeby też nie trzymać wszystkich dłużej. Ja mam też taką prośbę, jeżeli ktoś czuje, że jest niedoinformowany, a chciałby jeszcze o coś zapytać, a być może moja odpowiedź była dla niego niejasna, albo chciałby ze mną podyskutować, bo na przykład nie zgadza się z czymś, to też zapraszam do kontaktu. Tak jak wspomniałam, prowadziłam uproszczoną ewidencję. Ja nigdy nie przyznam się Państwu, że jestem ekspertem w czymś. Ale w tym, co robisz, jesteś dobra. No, staram się. I skrupulatna, i rzetelna. Staram się, aczkolwiek też jakby mam do czynienia z pełną księgowością i mam takie poczucie, że ona jest po prostu łatwiejsza. Mam nadzieję, że jakby lobby NGO-sów będzie na tyle silne, żeby coś zrobić z tą uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów, żeby ona nie była tylko uproszczona z nazwy, żeby podpowiedzieć tym organizacjom, że trzeba sobie tworzyć tabele pomocnicze, że to możecie prowadzić, ale tak naprawdę to jest wielkie przedsięwzięcie. I wielkie przedsięwzięcie i są pewne tematy, o których trzeba pamiętać, ta kasa gotówkowa, na przykład kasy rejestrujące. No, może zdarzyć się tak, że organizacja się powoła i będzie pobierała opłaty w gotówce i za chwilę wchodzi kasa gotówkowa, kasa rejestrująca, na co nie była gotowa. To jest mnóstwo takich różnych pytań.
I różnych znaków zapytania. Też jakby wspominałam o tej fakturze Facebook, pamiętajcie o Państwo o tym. Pewnie jest jeszcze kilka takich obszarów, o których warto pamiętać. No, ja postanowiłam, że skupię się na tych najważniejszych. Też uważam, że dobrze byłoby bardziej rozszerzyć ten obszar związany z NKUP-ami, bo to też jest taki przypadek organizacji, które jeszcze mają jakieś samochody i się rozliczają z różnych rzeczy, czy jakieś leasingi. To też jest taki temat warty zgłębienia. Ale na dzisiaj to myślę, że tyle. Jedna pani napisała, że martwi się, że ona coś robiła źle. Nie, nie, proszę się nie martwić. Proszę na spokojnie sobie otworzyć swoje własne zestawienia i zobaczyć, czy po prostu wszystko jest dobrze powpisane. Ja też te formularze starałam się Państwu dawkować. Mam na myśli ten formularz zestawienia przychodów i kosztów, żeby pokazać osobno tą nieodpłatną działalność, osobną odpłatną i jeszcze te dotacje, bo organizacje są różne. Niektóre mają i odpłatną, i odpłatną. Niektóre mają nieodpłatną i na przykład dotacje. No tych układów może być różne. Nic Państwa nie ogranicza oczywiście w ramach zapisów prawa. Możecie Państwo jak najbardziej korzystać. Natomiast jakby patrząc na organizacje, z którymi współpracujemy, jeżeli się Państwo planujecie, jeżeli są tu jakieś osoby, które planują założyć organizację albo chcą wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, bo może być też taka sytuacja, o tym pokazałam na slajdzie, ale chyba nie dopowiedziałam, że powiedzmy w 2024 roku prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, I działalność statutową nieodpłatną, ale coś się wydarzyło w Państwa organizacji i wiecie, że musicie zlikwidować albo chcecie zlikwidować działalność gospodarczą i w przyszłym roku chcecie prowadzić działalność odpłatną z całkowicie innego obszaru niż to, co robiliście w ramach działalności gospodarczej. I wiecie, że są takie, a nie inne uwarunkowania i że w przyszłym roku nie będziecie mieli przychodów 100 tysięcy. To warto i macie na tyle duże doświadczenie, że okej, okay, nie będziemy prowadzić pewnej księgowości i sobie generować kosztów, przejdziemy na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i to też jest okej, okay, pod pewnymi warunkami, o których wcześniej powiedziałam. Ja mam nadzieję, że chociaż jeżeli połowa z Państwa dowiedziała się czegoś nowego albo wyniesie z tego webinaru bardzo kilka dobrych rzeczy, wskazówek, to super. Jeżeli kogoś rozczarowałam, to przepraszam. Mam nadzieję, że prezentacja była dla Państwa przydatna. Z tego, co widzę po czacie, to pytań i informacji zwrotnych wiele, więc super. My też poprosimy o taką informację zwrotną. Za chwileczkę, jeżeli wyjdziecie z naszego spotkania, webinaru, otrzymacie ankietę do wypełnienia. Będziemy wdzięczni, zajmie Wam dosłownie kilka minut, a nam pomoże dalej usprawniać te spotkania właśnie z Wami. Cenna też wiedza, Marta, cenna wiedza, okay, przekazana w my bardzo też, my też sposób. Wyślemy taką ankietę do Państwa i bardzo byśmy chcieli, żeby te osoby, które czują, że potrzebują rozwoju w jakichś obszarach związanych z NGO-sami, to nie tylko musi być księgowość, niech napiszą do nas, jaką tematyką byłyby zainteresowane, bo my naprawdę to czytamy i bierzemy takie rzeczy pod uwagę. Dość duży obszar, który też wymaga moim zdaniem edukowania, to jest cała dokumentacja pracownicza i też zlecenia i umowy zlecenia. To też jest często tak, że organizacje są pozostawione same sobie, a w przypadku umów zleceń jest dość duże różnych scenariuszy, jeżeli chodzi o oświadczenie zleceniobiorcy, bo są różne scenariusze płacenia składek ZUS-owskich, ale to już też jakby osobny temat. W prezentacji jest tu dużo aktów prawnych podlinkowanych, to tak dla Państwa, żeby jeżeli będziecie Państwo sobie tą prezentację czytać albo szukać jakiejś informacji, żeby sobie klikać w linki, nie musieć już tego szukać w internecie. Również do końca tygodnia na pewno będziemy przesyłać w wersji też mailowej i link do spotkania, żeby można sobie obejrzeć i całą prezentację. A my na dzień dzisiejszy z Martą bardzo dziękujemy za Wasze uczestnictwo, no i za tą cenną wiedzę, którą Marta przekazałaś. Super, dzięki.
Dziękuję Państwu, życzę wszystkiego dobrego, no i dobrego reszty pięknego dnia życzę. Do usłyszenia. Dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Do zobaczenia na kolejnym, bo w czerwcu też już mamy zaplanowany jeden webinar. Do zobaczenia. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję, do widzenia.